Przywieźliśmy z tym naszym Chopinem wspaniałym różne instrumenty, jak już obiecałam, że dwa słowa powiem na ten temat. Oczywiście jednym z najważniejszych instrumentów w naszej muzyce teraz z programem chopinowskim są cymbały. To jest instrument, który można uważać za praprzodka naszego wspaniałego fortepianu, czyli podstawowego instrumentu Fryderyka Chopina. Te cymbały to właśnie nie dość, że pięknie grają, to jeszcze są ciekawe z wyglądu, choć tego nie bardzo można tutaj z daleka zobaczyć. To jest taka rama, na której rozpięte są struny i na tych strunach gra się uderzając pałeczkami. I taki sposób, właśnie te pałeczki, które Marta pokazała, to jest mechanizm właśnie fortepianowy. Jak zajrzycie Państwo do fortepianu czy do pianina, to tam jest też taka dźwignia, młoteczek i zamiast rączki naszej pięknej cymbalistki, tam jest taki mechaniczny klawisz. Wciskając klawisz, uderza się strunę i mamy dźwięk. A tutaj praprzodek w
takiej formie prostej, ale za to jakże ekspresyjnej, prawda? Bo można zrobić bardzo piękne jakieś takie, zagrać tak ekspresyjnie, jak na fortepianie trudno. W związku z tym cymbały, pierwszy instrument. Są też skrzypce, ale skrzypce żłobione. Tym się różni od skrzypiec takich, jakie znamy z orkiestry, czy po prostu od współczesnych skrzypiec, że są wydłubane z jednego klocka drewna. Dłubie się, dłubie, aż się wydłubie. I dłubie się tak, żeby był cały korpus, szyjka, główka, wszystko z jednego kawałka. Potem tylko robi się osobno wierzchnią dekę, czyli tą taką deseczkę z przodu, przylepia się, wkłada się podstawek, struny i gotowe skrzypce żłobione. Jest też wiolonczela, zawsze gramy z basami, a teraz postanowiliśmy zagrać z wiolonczelą, ponieważ wiolonczela ma 4 struny, a nasze basy tylko 3 i niektórych rzeczy nie mogą po prostu zagrać na niskiej strunie. Są instrumenty z tych smyczkowych, może się na razie skupię, te takie przedziwne, na których ja gram. Ten instrument nazywa się bardzo dziwnie i śmiesznie, nazywa się suka biłgorajska. Więc ja gram na suce, proszę Państwa, i to w Polsce jeszcze tam może ujść, ale muszę Wam powiedzieć Państwu, że jak jest na plakacie napisane w Rosji, na przykład w koncertach w Petersburgu, Moskwie, Maria Pomianowska suka, to nie można przejść koło tego plakatu obojętnie. Więc ja teraz już piszę wokal, fidel płocka, wymieniam wszystkie instrumenty i na końcu drobnym maczkiem suka biłgorajska. Ja myśmy, jak byliśmy na Syberii na koncertach, to wzięto nas tam na jakiś wywiad do telewizji i był taki moment, w którym pani do mnie mówiła, no to proszę opowiedzieć, pażausta ab swojej zukie. Ja mówię, to nie zuka, tylko suka. No a tam unikano, ponieważ to po prostu brzydkie słowo, przekleństwo. Nie wiedziałam o tym, teraz już wiem, więc w Rosji mamy wersję zuka. I ta zuka, czyli suka po polsku, to jest instrument, który jest takim praprzodkiem skrzypiec, też jest wydłubana z jednego klocka drewna czereśniowego, ma 4 struny, tak jak skrzypki, ale ma, jak widzicie Państwo, kto dojrzy, taką szeroką szyjkę, a to dlatego, że gra się na niej paznokciami. Odpycha się struny, nie przyciskając, tak jak na skrzypcach wiolonczeli, opuszkami palców, tylko paznokciami odpycham w boki, sobie przeskakuję z pomiędzy strun. I to jest instrument, który zaginął dawno, dawno temu. Ostatnio nazywał się starożytny nader skrzypce, opisywany już był w XIX wieku jako takie starożytne skrzypce. Za czasów Chopina miał się jeszcze dobrze, choć już chylił się ku upadkowi. Zaginął w końcu XIX wieku i prawie po 100 latach możecie Państwo posłuchać zrekonstruowanej tradycji instrumentalnej. Drugi instrument, na którym grałam, to fidel płocka. Instrument z kolei wykopany, pochodzący z XVI wieku, wykopany w Płocku, w studni wysuszonej, zrekonstruowany na bazie wykopalisk. Na tych dziwnych instrumentach gramy Chopina, gramy też muzykę folkową, ludową, ale przewiozłam też ze sobą różne dziwne instrumenty z innych krajów i teraz instrument, na którym gra się głównie muzykę bułgarską, czy też bałkańską, ale głównie bułgarską. Ten instrument nazywa się gadułka. Musiałam skonsultować, czy teraz dobrze mówię, że Bułgaria. Więc będzie Chopin w Bułgarii, a jak Chopin w Bułgarii, to Mazurek opus 33 numer 2, a jeśli Mazurek, który jest na 3, to musi być na Bałkanach. Na ile? 7. Bardzo dobra odpowiedź. Brawa dla Państwa. Na 7 jest Mazurek. W związku z tym usłyszycie Mazurek na 7, Chopin w Bułgarii. Na instrumencie, który nazywa się gadułka, zagram, potem Chopinie w Bułgarii, przedstawię Państwu instrument indyjski, od którego wszystkie te przygody z rekonstrukcjami polskich instrumentów się zaczęły, magiczne sarangi, będzie Chopin w Indiach. Ale najpierw Chopin w Bułgarii z akompaniamentem gadułki.